Reklama. Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma GLOS z Ponieca. Reklama. Reklama. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Magazyn żużlowy, czas rozpocząć, który nadajemy także w internecie na lk.pl, prawy górny róg, tam jest player i możecie nas słuchać, a zatem zaczynamy. Dzień dobry, witam w poniedziałkowym magazynie żużlowym. Po ostatniej serii rundy zasadniczej rozgrywek żużlowej Ekstraligi wiadomo, że w ogóle Unia Leszno wygrała rundę zasadniczą, nie wiadomo tak do końca jeszcze, jak to będzie w playoffach. Na 99% będzie to najprawdopodobniej Wrocław, ale o wszystkim zadecyduje mecz ten zaległy pomiędzy drużyną Częstochowskich Lwów a GKM-em Grudziądz, który pod Jasną Górą odbędzie się dokładnie w najbliższy czwartek o godzinie 19.30. Wczoraj pod Jasną Górą motocykle nie zawarczały z powodu opadów deszczu. A my teraz przenosimy się na Stadion Smoczyka, gdzie Fogołonia Leszno wczoraj podejmowała wrocławską Spartę. Choć gospodarze mieli już wcześniej zapewnione pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej, to nie zamierzali tego meczu odpuszczać i po trzech biegach prowadzili 12-6. Trener gości Rafał Dobrucki kiedy tylko mógł, rzucał do boju rezerwy. Po zwycięstwie 4-2 w piątej potyczce Sparta zbliżyła się na 4 punkty, ale tylko na chwilę, bo po kolejnych dwóch Fogołunia ma już 10 punktów przewagi. Ta rośnie z każdym wyścigiem. Wrocławski duet Maksym Drabik, Tajło Finden wygrywa 5-1 jeszcze 12 wyścig, ale mimo to w tym momencie jest już praktycznie po meczu. Gospodarze 5-1 gorują w biegach 13 i 14, a w 15 leszczyński młodzieżowiec Bartosz Smektała minął linię mety przed takimi jasami gości jak Tajło Finden i Maciej Janowski. I wszystko kończy się przy stanie 55-35, a punkty w tym pojedynku zdobyli dla Fogołuni Leszno Emil Sajfudinow 11, Jarosław Hampel 10 i bonus, Brady Kurtz 5 i bonus, Janusz Kołodziej 9 i 2 bonusy, Piotr Pawlicki 10 punktów i bonus, Bartosz Smektała 10 punktów i Szymon Schlauderbach bez punktu. Dla drużyny gości z Wrocławia Tajło Finden 12 i 2 bonusy, Damian Drożdż bez punktu, bez punktu również Wacław Milik, Maciej Janowski 9 punktów, Max Frick 4 i bonus, Maksym Drabik 9 punktów i bonus i Przemysław Liszka 1 punkt i bonus. Najprawdopodobniej te drużyny spotkają się też już za tydzień w pierwszej fazie play-off. Posłuchajmy, co na pomeczowej konferencji prasowej miał do powiedzenia trener drużyny z Wrocławia, leszczenianin Rafał Dobrucki. Dziękujemy za walkę, za fajne widowisko. No cóż, przegraliśmy dzisiaj wyraźnie. Duże problemy z dopasowaniem się, ze sprzętem jeszcze ciągle, głównie u Maxa Frika. No Unia Leszna jest bardzo mocnym zespołem, to nie ma o czym dyskutować, potwierdzili to w tej rundzie zasadniczej, zdecydowanie ją wygrywając. Więc tak, dla nas jest tylko dzisiaj pozostaje wyciągnąć wnioski z tego wyniku, z tych wyścigów dzisiejszych i tyle. Na usprawiedliwienie można tylko jeszcze do Maćka oczywiście tutaj wyciągnąć, że wczoraj po tym upadku jest trochę pobijany i stąd też wynik nie taki pewnie, jaki ja czy Maciek sam by sobie wymyślił. No ale tyle, za dużo dziur w składzie, za mało zwycięstw i wynik jest jaki jest. A co musi się zmienić, żeby Wacław Milik dowoził do mety punkty? Co musi się zmienić? No myślę, że gdyby było to takie proste, już dawno byśmy to zrobili. Temat jest dosyć złożony. No tak jest w Speedwayu, że nie da się zamienić dwóch rzeczy i nagle wszystko wspaniale działa. To wszystko musi ze sobą być, współgrać, być kompatybilna. Tych rzeczy jest no mnóstwo. Wtedy dopiero jest wynik, tak? Myślę, że będziemy to próbować poskładać do meczy play-off.
I tyle, no to co dzisiaj Wacek pojechał, no co, no pojechał fatalnie, można powiedzieć, więc gorzej być nie może. Posłuchajmy, co po meczu miał do powiedzenia reprezentant Wielkiej Brytanii, zresztą lider klasyfikacji generalnej Grand Prix, żużlowiec wrocławskiej Sparty, Ty Wovinden. You know, it's always tough to come here. It's a good home track for the guys in Leżno. Congratulations on the win for the boys. And you know, it's from my side, me and the boys need to learn from the mistakes today. And trying to figure out what went wrong in some races and rectify that for 2 weeks time when we're back here. So po pierwsze gratuluję zespołowi z Leszna zwycięstwa. Zawsze jest tutaj ciężko o wygraną, ponieważ zawodnicy Fogo-Unii są tutaj świetnie spasowani. Bardzo prawdopodobne, że Fogo-Unia spotka się z Wrocławiem w fazie play-off, więc taj radzie, aby ten dzisiejszy pojedynek potraktować jako lekcję, wyciągnąć wnioski z błędów, które popełnili, popracować i miejmy nadzieję, że wyciągając te wnioski będą mogli poprawić swój wynik w Lesznie. You know, it's interesting because the Leżno guys will look at the score today and think that it'll be an easy meeting, but you know, we can learn from today and if we do the right thing, then next time we come here we'll be a lot better. And the guys that don't learn from the mistakes, then this will be the problem. No, muszą po prostu wyciągnąć wnioski, poprawić to, co trzeba w sprzęcie i miejmy nadzieję, że jeżeli przyjadą tutaj za 2 tygodnie, to będzie to wyglądało lepiej. A co Toi miał do powiedzenia na temat 15 wyścigu? He was in front, gone real fast. He's looking good on the bike, it's good to see. And Maciek made some hole for me, and Jonas went a little bit wide, and gave me the opportunity to slide in behind, but it was a very close race, and you know that's what the fans pay to come and see. Wyścig 15 to była taka prawdziwa wisienka na torcie, można powiedzieć. Bartek bardzo szybko odjechał rywalom. Maciej Janowski zrobił miejsce Tajowi, dlatego też Taj był w stanie wyprzedzić Janusza, ale przez cały wyścig wszyscy czterej zawodnicy jechali bardzo blisko siebie i za to właśnie kibice kochają Speedway, za to przychodzą na stadiony. O rozmowę z żużlowcem gości tłumaczył Łukasz Woźniński, za co serdecznie dziękujemy. Oddajmy teraz głos menadżerowi Fogo-Unii Leszno, Piotrowi Baronowi. Dziękuję bardzo zawodnikom za mega pracę, którą wykonali i przełożyło się to również na wynik. Bardzo im dziękuję. No cóż, czekamy teraz jeszcze, trochę roboty nas czeka, bo też nie do końca jeszcze wszystko jest tak, jak powinno być. Trochę potestowaliśmy dzisiaj nowych silników, część się sprawdziła, część jeszcze jest do pracy, no i co, czekają nas rewanże i dopiero mnóstwo pracy przed nami, bo tak naprawdę faza play-off zaczyna się od nowa i wszystko trzeba zrobić od nowa. Cieszymy się tylko, że już od przyszłego tygodnia będziemy mieli Dominika w składzie, dociągnie do nas i myślę, że to kolejny dobry i mocny punkt naszego zespołu będzie. A co Piotr Baron miał do powiedzenia na temat wczorajszego toru? Z torem gdzieś nie kombinujemy jakoś, no próbujemy i już na wierzchni potraktowaliśmy również ten mecz jako trening do tego, bo nigdzie nie pojedziemy, to wszędzie na nas zrobił twarde tory, chociaż teraz może i nie, ale no, szykowaliśmy się również do tego, żeby być przygotowanym do następnego meczu i chcieliśmy pojeździć na trochę innym torze, jak do tej pory jeździliśmy. Ostatnio na żużlowych torach nie pojawiał się Piotr Pawlicki. A dlaczego? No, Piotrek Pawlicki się leczył i musieliśmy poczekać, bo po tej Szwecji miał bardzo obite żebra i też kręgosłup i tak dalej, więc czekaliśmy, aż się zrehabilituje. Oczywiście nawet nasze te 2 treningi przedmeczowe również opuścił z tego względu, że nie czuł się jeszcze dostatecznie dobrze. No dzisiaj już tam powolutku idzie do przodu i to oczywiście nas też cieszy. Chcieliśmy mieć zawodnika, który będzie w 100% sprawny, a nie zawodnika, który gdzieś tam będzie się uskarżał ciągle na ból. Kapitalnie w tym pojedynku pojechał leszczyński młodzieżowiec Bartosz Smektała. No ja oczywiście bardzo się cieszę z dorobku punktowego. No i co? No, jedyne co mogę powiedzieć to, że chciałem podziękować drużynie. I szczególnie Emilowi za to, że gdzieś po prostu zrezygnował z 15 biegu i pozwolił mi pojechać. Nie ukrywam, że no, te 3 biegi dla juniora to są takie, to jest trochę mało i jak już jest 4, to już jest super, jak jest 5 biegów, to jest rewelacja, ale chciałem mu podziękować, oczywiście też trenerowi, bo
cała nasza drużyna jedzie świetnie i czasami ciężko po prostu jeden dodatkowy bieg. Dziękuję bardzo. Bartek kapitalnie pojechał w 15 wyścigu, a jak go wspomina? No, chyba bym musiał obejrzeć na spokojnie sobie, żeby przeanalizować ten wyścig. Po prostu gdzieś byłem szybszy i udało mi się to wykorzystać. Nie często się udaje, ale akurat teraz był mój dzień. I jeszcze kolejny zawodnik wrocławskiej Sparty, Maciej Janowski. Maciej, kibice nam zadają sobie pytanie, czy Unia Leszna jest taka silna, czy tu dzisiaj we wrocławskiej drużynie coś nie zagrało? I Unia Leszna jest bardzo silna i nam trochę nie zagrało, więc ciężko powiedzieć. To były bardzo, bardzo ciężkie zawody. Brakowało nam indywidualnych zwycięstw przede wszystkim. Nie mogliśmy przez pierwszą część, nawet przez 3/4 zawodów spasować naszych motocykli, żeby ścigały się na poziomie właśnie gospodarzy. Nic, mamy dużo do przeanalizowania i musimy się przygotować na playoffy. No właśnie, tego czasu do przeanalizowania będzie nie za wiele, bo najprawdopodobniej za tydzień spotkamy się znowuż, tym razem we Wrocławiu. Tak, no mamy dużo do roboty. Musimy się lepiej przygotować zdecydowanie. Może i dobrze, że to był taki kubeł zimnej wody i motywacji do tego, żeby nie wiem, żeby wyjść z siebie i zrobić tylko co w naszej mocy. Czyli co, odkreślamy to wszystko grubą kreską i właściwie za tydzień wszystko rozpoczyna się od nowa, jeżeli chodzi o te rozgrywki, walki o tytuł drużynowego mistrza Polski. Dokładnie tak, jakby runda zasadnicza się skończyła, my to odcinamy, ten mecz też musimy o nim zapomnieć, na pewno musimy go pierw przeanalizować, a dalej zobaczymy, przyjedziemy tutaj na pewno walczyć, u siebie też postaramy się stawić czoło aktualnym mistrzom Polski. Dominik Kubera, młodzieżowiec FOG-u Unia Leszno. Miejmy nadzieję, że po raz ostatni Dominik w roli kibica. No miejmy taką nadzieję. Ja jestem pełen optymizmu. W tym tygodniu chciałbym potrenować i bodajże to będzie we wtorek, więc szykujemy się na wtorek. Zobaczymy, jak będę się czuł po pierwszych jakby po prostu okrążeniach, a sądzę, że dobrze, bo w sumie już się czuję rewelacyjnie, więc myślę, że na motorze będę się czuł jeszcze lepiej. Jak oglądałeś ten mecz z parkingu? Szczerze powiedziawszy, wolę jeździć niż oglądać z parkingu, bo bardziej się denerwuję, jak oglądam w parkingu. Więc zdecydowanie wybieram tą jazdę i trochę tej adrenaliny, a tak to trochę chodzisz, próbujesz pomagać. Pytam się chłopaków, jak jadą, też troszkę inaczej dzisiaj postanowili przygotować tor i akurat super wszystko zagrało. Więc też chciałem się dowiedzieć, jak niektórzy tutaj są poprzekładani, więc fajnie obejrzeć z parkingu, ale lepiej mieć ubrany kewlar, przygotować się mentalnie do zawodów i zdobywać punkty. Trochę tej przerwy od ścigania było? Można powiedzieć, że miesiąc. W sumie jak we wtorek, czy też bodajże w środę wyjadę na tor, to będzie idealny miesiąc od tego zdarzenia, no ale co zrobić, no przerwy, można powiedzieć, dużo i niedużo. Niektórzy po prostu gdzieś latem, jak była ta przerwa w lipcu, też po prostu 3 tygodniny siedzieli na motorze, 3 miesiące, więc myślę, że to nie będzie dla mnie jakoś mega rewolucja, czy coś mega nowego. Myślę, że po prostu wyjadę i pojadę tak jak umiem. Myślami oczywiście jesteśmy już przy playoffach, przy tym pierwszym meczu, najprawdopodobniej z drużyną Wrocławia, no ale zapewne Wrocław na własnym torze postawi się bardziej, aniżeli dzisiaj tutaj w Lesznie. No na pewno, my też pojedziemy na wyjazd, no nie będą u siebie, więc tak jakby będą mieli nad nami przewagę, ale my we Wrocławiu w pierwszym meczu też pokazaliśmy, że nie jesteśmy słabi i tam udało się wywalczyć remis, a remis we Wrocławiu to naprawdę dobry wynik i myślę, że teraz pojedziemy naprawdę z optymizmem. Czyli to wszystko, co za nami, to pierwsze miejsce po fazie zasadniczej zostawiamy z tyłu, no i rozpoczyna się nowy rozdział. No tak naprawdę jeden rozdział dzisiaj został zamknięty. Jedną książkę już, można powiedzieć, napisaliśmy, czyli ta runda może być zasadnicza. Teraz pisze się nowa książka, pisze się nowa historia, więc zaczyna się wszystko na nowo i tylko najważniejsze jest, żeby dobrze otworzyć książkę i ładnie zacząć pisać nią. Dominik, wspominałeś, że we wtorek najprawdopodobniej wsiądziesz na motocykl żużlowy. To będą takie próbne kółka, czy już jazda na 100%? No próbne kółka to w sumie nawet bez sensu, żebym wyjeżdżał. Ja jak czuję się dobrze, to zawsze jadę na tyle, ile potrafię, więc
Więc będzie to jazda taka jak po kontuzji. Myślę, że będę chciał nabierać trochę pewności siebie, potrenować, pojeździć, zobaczyć jak się będę czuł, czy nie będzie mi nic doskwierać i tyle. Czy jeszcze jakaś rehabilitacja, czy to już rozdział zamknięty? Myślę, że rehabilitację w sumie najlepiej przeprowadzam sam, bo tym, że chodzę, gimnastykuję się, więc to jest najlepsza rehabilitacja i nic tego nie zastąpi, więc myślę, że jest cały czas i jeszcze będzie przez jakiś czas. W tym czasie, kiedy leżałeś tu w Leszczyńskim Szpitalu, kiedy kurowałeś się w domu, na pewno miałeś dowody sympatii od kibiców. Dokładnie. Gdzieś spore grono kibiców właśnie darzyło mnie z sympatią, że odzywało się do mnie, trzymało za mnie kciuki i bardzo miłymi słowami też dostawałem różne wiadomości, bardzo miłe, więc super, dziękuję. Na opiekę w Leszczyńskim Szpitalu też nie możesz narzekać. No nie mam co narzekać. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak się potoczyło w sumie wszystko, że nie zostałem w Zielonej Górze, tylko przyjechałem do Leszna, bo jeśli zostałbym w Zielonej Górze, mogło to dla mnie się skończyć dużo gorzej i nawet nie chcę o tym myśleć, a że przyjechałem tutaj, dziękuję Karolowi Klamkę, super ortopeda, który mnie zoperował razem z ordynatorem, panem Jackiem Adamczakiem, dziękuję im za super wykonaną robotę, bo naprawdę spisali się na medal. No i oczywiście też nie mogę zapomnieć o doktorze Grysce, który pilotował całą sytuację, który był takim, można powiedzieć, dużym tatą, gdzie wszędzie ciągnął mnie za rękę, mówi: Domin, chodź, teraz idziemy tu, Domin, chodź, teraz będziesz miał robione to, teraz dostaniesz takie i takie leki, więc super się za mną zaopiekowali, więc dziękuję. Jarosław Kampel, jeden z żużlowców Pogoni Leszno-Zwycięskiej. Jarek, no tak można powiedzieć, że dziś to tak troszeczkę spacerek po wsparciu Wrocław, ale gdybyśmy pojechali za tydzień w play-offach, tak łatwo już nie będzie. Zdecydowanie, wiemy doskonale, jak trudne są play-offy, jaka to jest trudna rywalizacja. Dzisiaj z kolei to spotkanie bardzo pod nasze dyktando, nie powiem, że łatwe, ale od początku gdzieś tam prowadziliśmy i to my nadawaliśmy ton od samego początku tego meczu, także z tego możemy się cieszyć. Wszyscy dowozili ważne punkty, nie trzeba robić kompletów, a punktować w ważnych biegach, więc to nam się dzisiaj udało i myślę, że bardzo zasłużenie wygraliśmy. Tak naprawdę wszystko było jasne. Pogonia Leszno rozpoczyna fazę play-off od pierwszego miejsca, ale nie odpuściliście tego meczu. Gdzieś były różne słuchy, no ale to można włożyć między baj. Zdecydowanie tak. Zawsze walczyliśmy, będziemy walczyć o zwycięstwo i tak było tym razem i tak będzie w następnych kolejnych meczach. Tutaj wszyscy będziemy się bardzo mobilizować i szykować bardzo mocno do kolejnych tych spotkań play-off. Wiemy, jaka to będzie trudna rozgrywka i jakie trudne zadanie nas czeka. Także naprawdę zrobimy wszystko, żeby pojechać na miarę oczekiwań i pojechać na dobrym poziomie. Wygrać play-offy. Tu praktycznie nie było żadnych dywagacji, na kogo trafimy, bo obojętnie na kogo jedziemy w pierwszej fazie play-off, no i robimy wszystko, żeby wjechać do finału. Zdecydowanie takie jest założenie i nad tym się tak naprawdę dzisiaj skupiamy. Młodzieżowiec Pogoni Leszno Szymon Schlauderbach, który co prawda punktów w dzisiejszym spotkaniu nie zdobył, ale gdybyśmy mieli plusy stawiać, to było 0 z takim dużym plusem, bo jechałeś bardzo blisko tego trzeciego zawodnika. Nie zdobyłem dzisiaj żadnego punktu, ale na pewno te 3 biegi, w których przywozłem te 0, nie pójdą na marne i dużo się nauczyłem przez to. Cały czas byłeś w kontakcie z zawodnikiem, a no, chyba zawiodły jednak starty póki co. No tak, no starty to jest bardzo ważna rzecz, a tym bardziej w Ekstralidze, gdzie nie ma słabych zawodników. No i niestety pierwsze 2 były bardzo słabe, trzeci już był dosyć dobry, ale no, trzeba dalej pracować, dalej jechać i nie ma się co załamywać. No właśnie, 2 mecze w Ekstralidze masz za sobą. Rozumiem, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, jeżeli chodzi o Ekstraligę. Wiadomo, Ekstraliga, zawody młodzieżowe czy inne zawody, no to jest ogromny przeskok i muszę to naprawdę przyznać szczerze, ale no z wszystkim idzie sobie poradzić i myślę, że te 2 mecze bardzo mi dużo dały, bo też zdobyłem duże doświadczenie i też obyłem się z tą Ekstraligą i wiem mniej więcej, jak to wszystko smakuje. I tyle, jeżeli chodzi o ten wczorajszy mecz. Przypominam, że zdjęcia z tego pojedynku znajdziecie Państwo na portalu regionu sport.lk.pl. W najbliższą niedzielę play-offy. Tak do końca nie wiadomo, gdzie Pogonia Leszno pojedzie na 99% do Wrocławia, ale jeszcze musi być odjechany jeden mecz, ten zaległy w Częstochowie z GKM-em Grudziądz. Przypominam, czwartek, godzina 19:00.
19.30, a jeżeli chodzi o play-offy, oczywiście transmisja również na antenie Radia Elka. Toruń, Gorzów 55-35, dla gospodarzy 9 punktów i bonus zdobył młodzieżowiec Daniel Kaczmarek, oczywiście reprezentant naszego regionu, a dla Gorzowa Krzysztof Kasprzak 11 punktów i bonus. Gorąco, bardzo gorąco było w Zielonej Górze, bo tam mecz o wszystko, kto przegrał, to spadł, no i na dziś bezpośrednio do pierwszej ligi spadła drużyna Unitarnów, bo zielonogórzanie wygrali 51-39. Oczywiście pojadą w barażu, z kim jeszcze nie wiadomo. Te baraże, bo pytacie Państwo, kiedy? Pierwsza barażowa runda 30 września, rewanż 7 października. Tak to wszystko wychodzi, a dzięki uprzejmości kolegów zaprzyjaźnionego lubuskiego Radia Zachód mamy pomeczową rozmowę z jednym z bohaterów, jeżeli chodzi o Falubas, Patrykiem Dudkiem. Nie mogliśmy odskoczyć tej Unii na początku zawodów, ale też wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz. Fajnie, że te biegi nominowane nam wyszły, jednak tam było też tak naprawdę najwięcej nerwów, bo to były decydujące dwa biegi. No ale podołaliśmy temu i mamy ten, że tak powiem, jeden krok dłużej zostajemy w Ekstralidze. Człowiek sobie myślał, co się działo w parkingu, jak wśród kibiców, dziennikarzy była taka presja, takie nerwy. Dawno nie pamiętam, żeby mecz o stawkę wzbudzał takie emocje w parkingu. Was się kotłowało? Czy była wymiana myśli, poglądów? Jak to od kuchni wyglądało? Spokojnie było, spokojnie. Brakowało autobusu na koniec. Jak w 2013 roku, jak wyjeżdżaliśmy stąd ze złotym medalem, więc... No, największe chyba problemy na początku zawodów miał na pewno Michael dzisiaj, ponieważ już na treningach tutaj miał duży problem, ale po tych dwóch biegach coś odnalazł i mu to zagrało i jego punkty tutaj w tej dalszej części były bardzo dobre. No i można powiedzieć, mało zer chyba przewoziliśmy dzisiaj i to było tym właśnie zwieńczeniem tego, że udało się wygrać. Czy ten tor był w miarę powtarzalny? To, o co walczyliście, to, o czym my setki razy już chyba rozmawialiśmy, udało się stworzyć atut toru? Pewnie powiesz, że jak wygraliśmy, to tak, natomiast z perspektywy całego meczu? Myślę, że był bardzo zbliżony do tego, że jechaliśmy w środę i czwartek na treningu i było bardzo, bardzo podobnie, więc ja też się cieszę, bo byłem w dużych nerwach, bo wczoraj, po wczorajszych zawodach jeden z silników, na którym też tu miałem jechać, bo niestety się rozregulował i zostałem z jednym silnikiem na tych zawody, ale pasował fenomenalnie i chwała mu za to, że udało się tak dobrze pojechać. Jakieś ustalenia były na 15 wyścig, bo tam już było łatwiej, można powiedzieć, bo dwa punkty wam gwarantowały pozostanie, czy po prostu jechaliście swoje z Mikelem, żadnych ustaleń nie było? Ustalenia były przed biegami nominowanymi, bo tak naprawdę mi było obojętnie, z jakiego pola startowego pojechać w tym biegu, bo czułem, że może być dobrze. Wiedziałem też, że Niki na pewno weźmie pierwsze pole, które jest lepsze od tego drugiego. Ale Michael chciał czwarte z tego względu, że więcej później można mieć, że tak powiem, opcji na tym pierwszym łuku, bo można jechać po szerokiej lub można przyciąć. Ja też wiedziałem, że muszę wygrać start i założyć Nikiego. I na szczęście udało się to zrobić perfekcyjnie. Michael tylko po biegu powiedział, że jak zobaczył po starcie, że ja zakładam Nikiego, to on też wtedy mógł spokojnie po szerokiej objechać ten pierwszy łuk i już później jechaliśmy swoje. Feta na stadionie, taka jak po zdobyciu Mistrzostwa Polski, to tak trochę ironicznie mówię, ale mam wrażenie, że tu kibice razem z wami chyba w każdym wyścigu jechali. Nie no, bardzo, bardzo dobrze tutaj kibice się zachowali, zostali do końca, do tego, aż wyszliśmy do nich, więc no dla takich chwil się jeździ, kibice tak samo dla takich chwil żyją i przeżywają to razem z nami. Ale trzeba jeszcze pamiętać, że mamy dwa mecze i walczymy dalej. Jeszcze kapitan Falubazu, Piotr Protasiewicz. No ale chyba się nikt nie spodziewał, że będzie 60-30. Przyjechała drużyna, która też walczyła o utrzymanie. My żeśmy przedłużyli te szanse, bo to jeszcze dzisiaj nie jest utrzymanie. Jeszcze jest baraż, który też nie będzie spacerkiem, takie jest moje zdanie. Cieszę się, bo wszyscy wiemy, jaka presja ciążyła. Myślę, że już dawno pamiętam 14 wyścigu z takim obciążeniem. No ale dźwignęliśmy to z Grzegorzem i myślę, że to był taki przełomowy bieg w dzisiejszym zawodach. Tym bardziej po moim czwartym wyścigu takim pechowym bardzo, bo drugi mecz rzędu gdzieś tam robię korektę i nie trafiam. Później trochę jeszcze tam zbyt ambitnie i skończyło się upadkiem.
A wróciło do tego, co było i fajnie to gdzieś tam zadziałało. Trochę nie dogadaliśmy się z Jacobem w jednym wyścigu. Jak poczekam, to stracę, także widocznie ja nie mogę czekać, muszę jechać swoje. Cały czas Unia była bardzo, bardzo blisko. Bardzo nerwowo było w parkingu, czy raczej spokojnie wiedzieliście, byliście świadomi, że te wyścigi nominowane chyba rozstrzygną? No, nerwy były takie sportowe, normalne. Nigdy ciśnienia jakiegoś tam czy nerwowych ruchów nie robił. Był spokój, aczkolwiek no, każdy z nas wiedział, o co jedziemy. Zdaliśmy sobie sprawę, że jakieś tam nieskoordynowane ruchy mogą spowodować problem, ale tutaj jakoś tak wytrzymaliśmy ciśnienie, bo naprawdę było czuć się od kilku dni, że gdzieś tam kostucha wisi nad nami. A ten 14 wyścig to wręcz wzorowa jazda parą, można powiedzieć. No, tutaj porównaniu to rozegrało praktycznie start, żeśmy wygrali start, zamknęliśmy chyba Jamroga z drugiego pola, który dzisiaj jechał bardzo dobrze. No, przy zamknięciu od razu już pojechałem na zewnętrzną, szukałem prędkości i tak tam zostałem, a tutaj mieliśmy informację, te 4 punkty są bardzo ważne w tym biegu, minimum 4 punkty, no a że się udało dowieść 5, no to później było trochę łatwiej kolegom w biegu 15. No, cieszymy się bardzo, bo mamy trochę spokoju. Człowiek myśli, że to taka atmosfera jak po zdobyciu Mistrzostwa Polski, prawda? Ta radość kibiców była tak wielka, człowiek ma wrażenie, jakby tu wszyscy razem z wami chyba jechali. U kibiców mamy wsparcie cały sezon, nie tylko dzisiaj. No, wiedzieliśmy, że no, dzisiaj był mecz na życie, no nie oszukujmy się. Co prawda, żeśmy sami spowodowali to, że dzisiaj taki mecz był. No ale no, taki jest sport. Ja tutaj nie będę się kamieniował, łącznie z kolegami z drużyny. Taki mieliśmy sezon. Jeszcze się nie zakończył dla nas. No ale trochę oddechu jest i tutaj myślę, że trochę odpoczynku nam się bardzo przyda. Później trzeba będzie no, z formą podtrzymywać, no bo one są bardzo późno te baraże, także też gdzieś no, zupełnie wczasowo do tematu podejść nie można. Tor był świetnie przygotowany, to co mieliśmy w piątek, to co mieliśmy w czwartek było też dzisiaj. Nie szukajmy dziury w całym, mecz wygrany, podtrzymana jest szansa na utrzymanie w Ekstraklasie i tego się trzymajmy, z tego się cieszmy, bo to jest, wiem, że to zabrzmi trochę śmiesznie, ale to jest taki trochę nasz sukces w tej sytuacji, w której jesteśmy jako drużyna. Takie mecze to no pierwszy raz, no chyba ostatni raz to pamiętam, to chyba był 2007 rok, gdzie walczyliśmy w barażach po moim przyjściu po 12 latach. Tam praktycznie w pojedynkę spowodowałem to utrzymanie dla falobazu. No nie chciałem być dzisiaj tą osobą, która spowoduje spadek, także też próbę żyły od kilku tygodni. Dla mnie to jest też taka sportowa radość i cieszę się bardzo, że po słabym początku i środku sezonu na koniec zaczynam jechać bardzo dobrze. Czuję się świetnie na motocyklu. Dalej uważam, że nie jest to szczyt moich możliwości, jeśli chodzi o sprzęt przede wszystkim, ale jeździecko jest świetnie, poprawiłem zdecydowanie starty, także patrzę z optymizmem w przyszłość. A jak ocenił ten mecz trener drużyny, która no niestety spadła już z Ekstraligi, ale ktoś musiał, Unitarnów, Paweł Baran? Ciężko cokolwiek wykrztusić z siebie na ten moment. Wiedzieliśmy po co, żeśmy tu przyjechali, ile musieliśmy punktów zrobić, żeby minimum wywieźć baraż z Zielonej Góry. Niestety nie udało się tego planu minimum wykorzystać i żegnamy się dzisiaj z Ekstraligą. Zmiernie przykro z tego powodu. Nie udało się osiągnąć celu przed sezonem założonego, dlatego cóż, naprawdę, no, walczyliśmy, staraliśmy się jak mogliśmy, ale niestety gdzieś tam od połowy zawodów nie mogliśmy wyjechać chłopaki ze startu i niewiele pomagały różne korekty. Chłopaki się konsultowali, ale jakakolwiek zmiana nie przynosiła po prostu efektu i no i końcówka to jeszcze był taki kropka nad i, jeśli chodzi o falubas. Gratuluję im zwycięstwa i dziękuję za fair postawę, walkę, bo gdzieś tam wiele osób mnie straszyło, że tor będzie ciężki, spreparowany. Gdzieś tam liczyłem, że tak na pewno nie będzie, bo chcą zrobić tor pod kogoś, robi się sobie kuku, dlatego pani, że te zawody tak przyleciały, ale niestety z przykrością dla nas żegnamy się z Ekstraligą. Jeszcze trener gospodarzy Adam Skórnicki. Przede wszystkim podziękowania dla drużyny z Tarnowa, bo wspaniałe widowisko mogliśmy dzisiaj stworzyć i do ostatniego wyścigu. No szkoda, że opuszczałem Ekstraligę, bo myślę, że pokazali w tym sezonie, że to naprawdę drużyna, która
do końca trzymała w napięciu tą ligę i na pewno będziemy za taką drużyną tęsknić. Przede wszystkim gratulacje dla Patryka. Dzisiaj maksymalnie pojechał. Ciężkie to były zawody, bo no ciężko było odskoczyć od rywala cały czas w kontakcie. No i było trzeba naprawdę nerwy utrzymać na wodzy i dlatego wielkie słowa podziękowania dla zawodników, że to ogarnęli, a no tor był troszeczkę inny niż planowaliśmy, ale co zrobić? No, myślę, że widowisko było wielkie i przede wszystkim ten tor no, mógł pasować też gościom, no, ale wierzyliśmy do końca, że to nasz tor i na końcu pokaże się ten atut naszego toru i myślę, że te dwa ostatnie biegi to było to, na co czekaliśmy cały sezon. I tyle o Ekstralidze. Kolegom za przyjaźnionego Lubuskiego Radia Zachód dziękujemy. Oczywiście tradycyjnie też wysłaliśmy im materiały z tego naszego wczorajszego meczu, a Fogołunia Leszno przygotowuje się oczywiście do play-off. Mini zgrupowanie w Buszkowie, w Sadybie. Dziś taka troszeczkę integracja. A co w pierwszej lidze? W pierwszej lidze Dauga Pils Gniezno 50-39 dla Łotyszy. Dla gości z Gniezna Jurica Pawlic zdobył 11 punktów i bonus. Piła Row Rybnik 40-49. Rafał Okoniewski dla Piły 10 punktów. Jak wyglądają teraz pary play-off w pierwszej lidze? Dauga Pils Lublin, Gniezno Rybnik. To oczywiście już w najbliższą niedzielę. Pierwsza liga, no nie udała się wyprawa Rawickich Niedźwiadków do Krosna. Deszcz, mecz przełożony. Uwaga, odbędzie się on już w najbliższy czwartek. Wiadomo, że Rawiczanie są w play-offach, ale czekamy jeszcze na wynik tego ostatniego meczu w Krośnie. Natomiast inne spotkania, te pierwszoligowe: Opole, Poznań 47-43 dla Opola. Dla gości z Poznania Marcel Kaiser zdobył 3 punkty, Michał Łopaczewski 3 punkty i bonus i Marek Lutowicz 5 punktów i bonus. Sobota to z kolei Grand Prix na torze Gorzowskiej Stali. Deszcz sprawił, że zawody ruszyły z pewnym poślizgiem, ale może dzięki temu na wilżeniu toru mieliśmy emocje. Po dwóch seriach startów było 3 zawodników z kompletem punktów: Bartosz Zmarzdzik, Artiom Łaguta i Matej Zagar. Po trzeciej serii niepokonany został tylko Rosjanin. Gorąco zrobiło się po 16 wyścigu za sprawą potyczki Maciej Janowski, Niki Petersen, a część zasadniczą turnieju wygrywa żużlowiec Gorzowskiej Stali Bartosz Zmarzdzik. I to on razem z Patrykiem Dudkiem, Maciejem Janowskim spotkali się w pierwszym półfinale. Finał z udziałem Patryka Dudka, Bartosza Zmarzdzika, Martina Waculika i Taja Łofindena rozgrywany był aż 4 razy. Pierwsze podejście było przerwane, bo sędzia stwierdził, że ukradł start Patryk Dudek, choć zdaniem wielu był on prawidłowy. To zaliczone ostateczne starcie wygrywa Słowak Martin Waculik, drugi jest Bartosz Zmarzdzik, trzeci Taj Łofindy, na czwarty Patryk Dudek. 10 miejsce w Gorzowie zajął Szymon Woźniak, 13 był Przemysław Pawlicki, a 14 Emil Sajfudinow. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu nadal Taj Łofindy 103 punkty. Na drugie miejsce awansował Bartosz Zmarzlik 87 punktów. Trzeci jest Maciej Janowski 79 punktów. Piąty Patryk Dudek 68 punktów. Ósmy Emil Sajfudinow 65 punktów. I 15 Przemysław Pawlicki, który do tej pory zdobył 30 punktów. Posłuchajmy, co kolegą z Lubuskiego Radia Zachód miał do powiedzenia zwycięzca tego turnieju, Słowak Martin Waculik. Bardzo się cieszę, jest to fajne uczucie, naprawdę. Po pierwsze bym chciał podziękować wszystkim kibicom, co były na stadionie, bo to dzisiaj, co oni zrobili, to było niesamowite. To tu jest taka atmosfera, że normalnie dreszcze przechodzą przez ciało. Cieszę się z tego, no, wygrana zawsze cieszy. Było, minęło, fajnie, trzeba się pocieszyć, jutro nowy dzień. Chciałbym podziękować mojemu teamowi, mechanikom, którzy naprawdę dzisiaj zrobili kawał niesamowicie super roboty odnośnie sprzętu, mojemu tunerowi, mojej całej rodzinie i też może takie troszkę szersze podziękowanie lekarzom, fizjoterapeutom, bo wiadomo, jaki miałem rok, co się stało i nie być tutaj dobrej opieki i cudów, co ze mną zrobili moi fizjo, to może już bym nie wrócił w tym sezonie i mi się udało wrócić i po jakimś czasie tam już prezentuję w miarę dobre wyniki, także ja się bardzo cieszę. To taki piękny koniec tych wszystkich twoich perypetii? No nie wiem, ja nie czułem, że miałem jakieś perypetie, bo ja w Grand Prix już, ja w jakimś tam interwiu mówiłem, że pierwsze 3 Grand Prix, czyli Horsens, Cardiff i coś tam jeszcze było,
Szwecja jakaś. To nie chcę powiedzieć, że to odpuściłem, ale ja nie jechałem jeszcze 100% sprawny. Ja sobie traktowałem to bardziej tak treningowo i mówiłem, że odmalili, jakby mogę się ścigać normalnie. I to potwierdziłem. I w lidze cały czas prezentowałem dobre wyniki, bo to nie były złe wyniki, prawie cały czas dwucyfrówki i to jest okej. Także powiem, że nie, to nie jest koniec perypetii, bo te perypetie nie miałem, to był plan ułożony. Martin Waculik wygrał już kiedyś rundę Grand Prix na torze gorzowskiej stali, było to w 2012 roku. Jak to teraz wspomina? To ja już nie wiem, ja nawet nie wiem, co było wczoraj i 2012 to już tak dawno. Na pewno to było fajne, bo jak się wygrywa, to zawsze jest fajne uczucie, ale... a tak, no fajne było, na pewno. A co zwycięzca miał do powiedzenia na temat tego finałowego biegu, który rozgrywany był aż 4 razy? Tak, długo się podchodziło do tego finałowego wyścigu i już się pytałem sam siebie, czy jeszcze więcej to będzie, co tutaj może się wydarzyć, tak sam do siebie żartowałem. Na całe szczęście już nic się nie wydarzyło i na całe szczęście też Patryk był w porządku po tym wypadku, także to jest ważne. Z tak zwaną dziką kartą wystartował w Gorzowie zawodnik miejscowej stali Szymon Woźniak. Zdecydowanie mi się dzisiaj w tym Grand Prix podobało, naprawdę fajnie, taki, czuję się po prostu taki no, wystarczająco dojrzały, żeby rywalizować na takim poziomie i myślę, że dzisiaj tutaj pokazałem kilka fajnych momentów, mogłem przynieść trochę radości kibicom i no fajnie, na pewno pozytywne wrażenia, chciałoby się więcej, ale co zrobić, no w ciemno bym nie brał tego wyniku, ale myślę, że wstydu nie było. Wiesz, że gdybyś wygrał ten ostatni wyścig przed Patrykiem Dudkiem i Maćkiem Janowskim, to w trójkę byście weszli do półfinału, a poza półfinałem byłby Tai Wolfenden. No wiem, że to by się tak ułożyło, także... No, takie jest Grand Prix, że tutaj jedni się cieszą, drudzy się smucą, no akurat wyszło tak, że ja się otarłem o ten półfinał, no tym bardziej, że ta sytuacja w pierwszym łuku była taka bardzo, bardzo ciasna i stykowa, ale co zrobić, no to jest właśnie Grand Prix i po prostu trzeba się wystrzegać błędów, żeby jechać dalej. Ja dzisiaj tych błędów popełniłem o kilka za wiele i dlatego poza tym półfinałem się znalazłem, bo na pewno mój sprzęt było dzisiaj stać na półfinał, a wydaje mi się, że nawet na coś więcej. Cieszę się, że w końcu było mi dane wystąpić w tym Grand Prix. Zdecydowanie tutaj jestem podrajcowany tą rywalizacją. Fajnie, bo tutaj się sprawdzić na tle tak wspaniałych zawodników. Na pewno bardzo mi się to podobało i chciałoby się więcej takich przygód przeżyć, bo to na pewno bardzo mocno rozwija. No i trzeba się po prostu starać, spinać, żeby się tutaj pojawić na stałe, no co tu dużo mówić, no. Myślę, że tutaj powoli przychodzi dzisiejszy występ przede wszystkim mnie już utwierdził w przekonaniu, że jakoś tam ta moja kariera się powoli rozwija do przodu, ale po tych dzisiejszych zawodach czuję się tak, jakby to powiedzieć, sportowo dojrzały i no wiadomo, jak trudno jest się dostać do tego Grand Prix przez wszystkie eliminacje, ale na pewno po dzisiejszym występie mam większą ochotę na to. Kolegom z Lubuskiego Radia Zachód serdecznie dziękujemy za przesłane materiały. Ja dziś dziękuję Państwu za uwagę. No, czwartek decydujący. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Niedziela na pewno transmisja, ale nie wiemy skąd. Nie wiemy też, o której godzinie. W czwartek też Rawickie Niedźwiadki walczą na torze Krośnieńskich Wilków. Dziś jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Reklama. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama.